Cześć, z tej strony Ola Uruszczak. Zapraszam Cię na film, w którym pokażę, jak masować powięź mostkową. Po co w ogóle masować powięź na mostku? Jeśli popatrzymy na powięź mostkową, należy ona do obszaru taśmy powierzchownej przedniej, jeżeli myślimy o koncepcji taśm anatomicznych, czyli obszaru, który można określić mianem przodu naszego ciała. Często ten obszar jest zamknięty i można powiedzieć, że cały przód ciała leci nam w dół. Więc masowanie tej powięzi na mostku rozluźnia, pomaga nam rozluźnić ten obszar, co sprawia, że unoszenie, szczególnie przodu klatki piersiowej, jest nieco łatwiejsze, jest nieco swobodniejsze. Druga sprawa to to, że do mostka mamy przyczepione mięsień piersiowy większy, no i poprzez połączenia powięziowe mamy również tutaj połączenie z mięśniem piersiowym mniejszym, co wchodzi, jeśli chodzi o koncepcję taśm anatomicznych, w obszar taśm kończyn górnych i dzięki temu możemy się przygotować do pracy właśnie nad pracą kończyn górnych, szczególnie nad ruchami otwierającymi, co oczywiście wpływa tutaj też na otwieranie klatki piersiowej. Więc masowanie powięzi na mostku to jest dobre przygotowanie, jeżeli na przykład planujemy wygięcia do tyłu, czy też planujemy tutaj pracę nad uruchomieniem otwierania klatki piersiowej, nad uruchomieniem tego obszaru poprzez wykorzystanie. W jaki sposób będziemy masować powięź mostkową? Możemy do tego użyć albo takiej dużej piłeczki sensorycznej, albo jeżeli to jest za trudne, dlatego że po położeniu się na tej piłeczce mamy dużo wrażeń płynących tutaj z obszaru klatki piersiowej, możemy do tego wykorzystać po prostu zawiniątko ze skarpetki. Oczywiście zawiniątko ze skarpetki jest też świetne, jeżeli nie posiadamy. Położymy się z piłką pod mostkiem, czyli centralnie pod mostkiem dajemy sobie piłeczkę i to, co na początek robimy, to rozluźniamy się. Więc połóż swoją głowę na dłoniach. Pozwól na to, żeby Twoje ciało zaciążyło, rozluźniło się na tej piłeczce. Pozwól swojemu ciału się rozluźnić, rozleźć na boki i poczuj, jak ta piłeczka wtapia się w głąb. I po chwili rozluźnienia zacznij obserwować swój oddech i poczuj, jak tak naprawdę cały czas piłeczka jest w delikatnym ruchu, kiedy robisz wdechy i wydechy. Ona poddaje się ruchowi klatki piersiowej. Delikatnie, subtelnie przesuwa się do przodu z wdechem i do tyłu z wydechem. Teraz dodamy sobie ruchy powielające ten ruch oddechowy, więc przenieś sobie dłonie do boku klatki piersiowej. Kiedy będziesz robić wdech, to troszeczkę pogłęb ten naturalny ruch, przesuń swój mostek na piłeczce, a z wydechem rozluźnij. No i będziemy tak kontynuować, czyli wdech, delikatne wydłużenie, wydech, rozluźnienie. Zatrzymaj. Dodamy sobie jeszcze taki mikroruch kołyszący na boki. Kołysz swoją klatką piersiową z prawa na lewo. I możesz kontrolować to, ile ciężaru opada w stronę piłki poprzez albo uniesienie się na dłoniach, albo zupełne rozluźnienie. I pozwalaj sobie na to, żeby piłeczka masowała Twoją powięź na mostku. I na koniec rób sobie ruchy okrężne. Trzy spokojne ruchy okrężne w jednym kierunku i trzy spokojne ruchy okrężne w drugim. Wyciągnij piłeczkę i daj sobie chwilkę, aby poczuć różne wrażenia, które pojawiają się po masażu. To był przykład, w jaki sposób możemy masować powięź na mostku. Ja sama wykorzystuję tę pracę w momencie na przykład przygotowywania się do wygięć do tyłu, albo jeżeli chcę popracować nad klatką piersiową, popracować zarówno nad
nad tym, jak odczuwam oddech, ale też nad otwieraniem klatki piersiowej, nad uruchomieniem tutaj tego obszaru. Wielokrotnie zaobserwowałam u uczniów, że jest to obszar, który trzyma dużo napięć, więc w pewien sposób wpływamy tutaj też rozluźniająco na te napięcia, pomagamy się rozluźniać, więc ta forma automasażu może być tu bardzo pomocna. No i jeszcze raz podkreślę, że jeżeli piłeczka sensoryczna byłaby za intensywna, to dobrze jest wziąć zawiniątko ze skarpetki. Zdecydowanie nie polecam używania tutaj twardych masażerów, tylko i wyłącznie takie miękkie masażery. Ta piłeczka jest miękka i poddaje się. Daj mi znać, co o tym myślisz. Jeśli Ci się podobało, to też daj mi znać. Będę wdzięczna za każdą Twoją opinię. Danie kciuka w górę czy zasubskrybowanie mojego kanału to jest coś, co bardzo, bardzo cenię, co daje mi sygnał, że moja praca jest dla Ciebie ważna. A jeśli masz ochotę mnie wesprzeć, to wesprzyj mnie na Patronite. W opisie do filmu znajdziesz link. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.